To co, przyszedł czas na ogłoszenie zasad konkursu? Myślę, że już najwyższa pora. A Kasiu, już wymyśliłaś coś? Tak, i powiem od razu, że pozostaniemy w temacie gier. O, to już jestem ciekawy. Dzieciaki, słuchajcie uważnie i najlepiej notujcie. Zasady nie są skomplikowane. Należy wykonać na kartce papieru formatu A4 planszę do gry. A o czym ma być ta gra? Gra o Wrocławiu, a dokładniej ma być to spacer po Wrocławiu ze startem i metą oraz polami zagadkami. Jakimi zagadkami? To już zadanie dla naszych dzieciaków. Mogą być zagadki o Wrocławiu lub pola, na przykład straty, kolejki i tym podobne. Czyli oprócz planszy z rysunkami pól i osób trzeba dołączyć krótką instrukcję? Tak, zasady mają być bardzo proste, czyli tyle oczek, ile wyrzucimy na kostce, o tyle poruszamy się do przodu. Mogą być puste pola i pola, na których trzeba odpowiedzieć na pytanie lub coś zrobić. Tu musicie uruchomić swoją wyobraźnię. A co jest do wygrania? Nagrodzimy 3 najciekawsze prace. Za pierwsze miejsce jest Monopoly Imperium, za drugie Jenga Boom, a za trzecie zestaw ciastoliny Play do Arielka. Super! A skąd masz tyle nagród? A odwiedziłam ostatnio wydawnictwo Hasbro i poprosili, abyśmy rozdali coś kreatywnym dzieciakom. To bardzo dziękujemy. A do kiedy dzieciaki mają czas? Pracę należy przesłać mailem na adres dzieciakinaluzie@gmail.com do 1 listopada do północy. Wyniki zabawy, czyli listę zwycięzców, podamy w kolejnej audycji Dzieciaków na Luzie w niedzielę 3 listopada. To jeszcze raz, podsumujmy. Należy wykonać swoją planszę do gry, po której poruszamy się po Wrocławiu, pionkiem od startu do mety, pokonując pola czyste lub z zadaniami bądź pytaniami. Dokładnie. Do planszy należy dołączyć krótką instrukcję z wytłumaczeniem pól akcji, czyli tych, gdzie trzeba coś wykonać. Jak najbardziej, w mailu, przypomnę adres dzieciakinaluzie@gmail.com. Nie zapomnijcie wpisać w temacie konkurs z Hasbro, a w wiadomości podać imię, nazwisko oraz wiek dziecka, które wykonało pracę. No i nie zapomnijcie dołączyć planszy oraz instrukcji. Jak zawsze liczymy na waszą kreatywność. To co, ruszamy dalej? Ruszamy!